w totalnej porażce zemście wyspy. I na kolej po wyle i pora. Śpiewajcie! Mamo i tato, wszystko gra. Widzę was wciąż w moich snach. Kim chcę być, o to pytacie mnie. I myślę, że to już dobrze wiem. Ja chciałbym być sławny. Chcę być do słońca sobie żyć. W tej drodze nie przeszkodzi mi nic. Spakowane torby na drogę już mam. Kiedyś dojdę tam. Bo ja chciałbym być sławny. Na 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 na. Na 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 na. Która osobowość Majka mi się najbardziej podoba? Ta normalna, oryginalna. Zemsta wyspy. Dzień dobry, obozowicze! Dzisiaj mamy dla was wyjątkowy prezent! Futbol na niby? O, kawusie? Polowanie na niedźwiedzie? Nie! Rozwiązuję drużyny! Koniec ze szczurami, koniec z larwami. Od teraz mężczyźni, kobiety i Cameron grają na siebie. Zmiany, nareszcie. Ten cyrk z podziałem na drużyny mnie dobijał. Ale Lightning był przydatny. Jeszcze go zatrzymam przy sobie, żeby zastraszać innych. Szefie, czyń swą powinność. Zmiażdżyłeś naszą chatę wielkim betonowym klocem? Tak. Zostały mi resztki materiałów po budowie mojego pomnika. Nazwałem go Mount Chrismore. Ładnie. Od teraz będziecie dzielić jedną maleńką, ohydną chatę. Z jakiej strony oglądam totalną porażkę? Z YouTube'a, na kanale Totalna Porażka po polsku. Wyślę wam linka. Kopiuj link. Na czacie, proszę bardzo, super kanał. W sumie w opisie też dodam. Pooglądam tutaj. Dobra, w opisie będzie. Zapisz, proszę bardzo. Rzeczy! Tak. A ponieważ jestem miły i mam dobre serce, pozwolę wam je wyciągnąć. Oto Kilof McLeana. Rozmiar dziecięcy. Au! Powodzenia! Papatki gagatki! Jest to taki pomnik? Pewnie, jak najbardziej. Jak ktoś zbuduje. Szefie! Dobrze, że to nie była nasza chata. Punkt dla naszej drużyny, Kolo! Cześć, Joe. Skoro nie ma podziału na drużyny, to mój mózg może wesprzeć twoją siłę. Zawrzemy jakiś układzik? Niezły pomysł, nie do rajdo, ale ja już mam quarterbacka. Dotrzemy aż do finału bez dwóch zdań! 205, 6, 7, 8, 10, 9. Ach. O, no już, chcę moje ubrania! Ej, Zoe, pewnie są za duże, ale mam tu zapasowe buty Bricka. Och, Mike, jesteś taki słodki. Dobrze, że nie udajesz już tych szalonych postaci. Mam cię! Jej, jesteś jak koło ratunkowe. Nawet nie wiem, ile razy Mike uratował mi tyłek. Mike, jeżeli to oglądasz, ja i mój tyłek dziękujemy. A. O, proszę, proszę. Multi Mike jest taki rycerski. Ale z niego frajer. Scott! Nie wolno ci wspominać o wielorakiej osobowości Majka. Przyznał się do zaburzeń w zaufaniu. Obowiązuje mnie tajemnica lekarska. Poza tym zaczął się kontrolować. Och, naprawdę? Tak, choć niektórych trudno okiełznać. Kiedy Mike zdejmuje koszulę, zjawia się Vito. Ale nie możesz się wygadać, proszę. Spoko, baloniarzu. Nie jestem kapusiem, to twoja działka. Nie potrafię dochować żadnej tajemnicy. Czas na wyzwanie! Zabawa będzie polegać na znajdowaniu i tagowaniu. Żeby pokazać, o co chodzi, sprowadziłem ulubionego młodocianego przestępcę totalnej porażki. O, Duncan! Duncana! Wygląda jak ten, chyba bodajże z Milczenia Owiec, ale nie jestem pewien, czy to z tego był, ale chyba tak, z Milczenia Owiec.
Duncan jest mi winien trochę czasu antenowego, bo opuścił światowe tournée, więc wyjątkowo bolesną demonstrację zachowałem dla niego. Wypchaj się, McLean! Nie, zostawiam to tobie. Na początek... Dokładnie, Hannibal Lecter. Gdzieś w tej brudnej kuchni ukrytych jest 6 kluczy do wspaniałej kolekcji oldschoolowych go-kartów szefa. Niektóre jeżdżą jak marzenie, inne nie za bardzo. Chris, nie dawaj tym patałachom moich go-kartów! Roztrzaskają je! Tak, kraksy zawsze podnoszą oglądalność. Czas na pokazik, Duncan. Szefie, wypuść go na jednodniową przepustkę. Nara, frajerzy! No cóż... Powinienem to przewidzieć. Układ jest taki. Ty pomożesz mi wygrać dzisiejsze wyzwanie, a ja nie powiem Zoe prawdy o twoich dziwnych postaciach. Jak się o nich dowiedziałeś? Sorki! Scott! Dlaczego to akurat on? Powinienem przyznać się Zoe. Jest wyluzowana. Poradzi sobie z wieloraką osobowością. Nie pomyślisz, że jestem jakimś dziwolągiem, nie? Nie? Jasne! A mój obwisły tyłek zdobędzie tytuł Miss Kanady! Oto ja! Kanady Miska! Uwaga! Zadanie znajdź i zabierz! Czas zacząć! Dobra, klucz! Gdzie Chris ukryłby klucz? Sól! Jesteś gotowy, kolego? No masz, od urodzenia! To nie ma klucza. Trudno, ale to wyzwanie nie jest niebezpieczne. Ciekawe, czy się okaże, że Mike ma jeszcze jedną osobowość. Zdaje się, że klucz jest tutaj. Orzeszki podniosą mi poziom energii. Na te piękne karaluchy jak w mojej piwnicy. Mike, mógłbyś otworzyć mi schowek na miotły? Sam sobie otwórz. O, Zoe! Dobra. Miotły, boję się! Nie, tutaj nie ma kluczy. Chyba coś znalazłam. Mike! Pomóż mi! Zoe! Pomożesz mi? Mike! Przetrząśnij te śmieci. I to już. O rany! Co za ochyda? Mike! Dobra. Rozumiem, że stawką jest okrągły milion dolców, ale olać mnie, żeby pomóc Scottowi? Co Mike sobie myśli? Joe! Chłopie, znalazłem! Drużyna mężczyzn górą! Ej! Mięśniak ciągle nie kapuje. Łupy wędrują do szefa. A szefem jestem ja. Ergo, powinien mnie rozpieszczać. Szefem jest szef. Czyli może jednak przestał być użyteczny. Daj mi ten klucz! Super! O tak! Tak! Au! Bingo! Masz złoty klucz? Znalazłem go w śmieciach! No stary, oddawaj ten kluczyk! O, no co ty? Ej, Zoe! Szantażowanie cię to przyjemność. Pozwoliłeś im naśmiecić w kuchni? Chris, stary, masz pojęcie, ile zajmie sprzątanie? Facet, mój brat... Nie, ale serio, coś jest z Chrisem nie tak, skoro nawet szef już zauważa, że Chris odwala, to naprawdę jest coś z nim nie tak, coraz gorzej. Bo mówiliście mi, że nie, on już w pierwszym zonie był tyranem. Nie zgadzam się z tym, naprawdę. Jeśli już szef zauważa... To coś jest na rzeczy. Cię po innym tacie. Wrzuć na luz. Patrz, kupiłem ci nowego mopa. Nadszedł czas na wyzwania część D. Podchować szefowi outcall. Każdy z was dostał puszkę farby w sprayu i GPS-a z mapą wyspy. Wasza misja? Ścigać się go kartami wokół wyspy i wykonać graficiarski znak w 3 punktach orientacyjnych. Na ścianie góry zatracenia, na strasznym drzewie w nawiedzonym lesie i na wierzchołku gigantycznego totemu. O, środki lokomocji? Musicie je ukraść. Szefowi. Zawodnik, który jako pierwszy otaguje wszystkie 3 punkty, zdobędzie nietykalność i...
Wybierze osobę, która wyleci. No dobra. I ruszać! Szef zapatrzy nas na śmierć. Wielkie halo. Nikomu nie pozwolę tknąć moich rzeczy. Nikomu! Laserowe wiórki! Uwielbiam, kiedy szef wpada w szał, a wy? Ja też. Kto przeżyje jego gniew? Dowiecie się zaraz po przerwie. Oglądajcie totalną porażkę Zemstę Wyspy. Koniec gry. Idziecie ze mną. Mike, osłaniaj mnie pod węzeł go-karta. Chyba sobie żarty stroisz. No, dobra. Au, 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 au! Oblazły mnie, zeżrą mi orzeszki. Chcecie? No łapcie! A, co jest? Pierwszy raz bardzo siedzę za kółkiem. Złoty klucz, złoty wóz. Oto recepta na zwycięstwo. Wisz na wioł! Ej, to nie fair! Czy ja wiem? Dostałeś to, na co zasłużyłeś. Oddaj mi mój klucz. Tylko bez takich. Co macane, to sprzedane. Szczególnie, że jest umaźgane. To zawieziesz mnie na metę. Jazda, ślazaro! Gazu! Musisz mnie trykać tym patykiem! Nie, nie muszę. Tak nie wolno! No! Nawet nikt nie cierpi kratek! Wyjaśnijcie to z Gladiszem! Pierwszy punkt i pierwszy znaczek! Tak! Dalej, drużyno Zoe! Brawo, Zoe! Dzięki i powodzenia! Co tu wymyślić? Jaki znak? O! Ty poczekaj, załatwię to pierwszy. Nie, kam! Nie musisz aż tak. O! Wcale nie trzeba! Dobra, już biegnę! Co? Co mówiłeś? No to pięknie, mięczaku. Radzę ci nie znieważyć Lightninga! Milczeć! Ale ten Lightning czas na działanie! Wygniesz te pręty? Ale masz! Tylko co z nim? Pankieł. Rybsko należy do mnie. Mam już dwa znaczki! Prowadzę! Wow! Au! Mike, sprawdź, czy tam jest bezpiecznie. Już, już! O! Szantażować trzeba umieć! Nieźle. No to teraz rekin. Miło było, przynęto na rekina. No i w drogę. To nie może być trudne. John mnie zostawił? I to celowo. Muszę go dorwać i obić mu tę kłamliwą gębę. Gryziesz mi tyłek, stary. Zabiorę cię do Scotta. Yo, drużyna Lightninga. Słuchajcie, trzy punkty kontrolne to trochę nam mało, więc dodałem czwarty. Jest trudny, to całe zbocze. W samym środku wyspy. Tagujcie i nie oszczędzajcie farby. O co tu chodzi? Bez odbioru. Jest jakaś jego ta maskotka, czy ten? Bez odbioru. No, dokładnie. Manek. Nikomu nie pozwolę tknąć moich rzeczy. Nikomu! Mua! Arcydzieło! Ty ciągle tutaj? Balon na głowę? To wyścig, a nie Akademia Sztuk Pięknych. Muszę być pierwsza! Jeszcze kawałek! Dwa małe znaczki i wygram! Mike, podstać mnie! Nie pomagaj mu, zadbaj o siebie!
Robię to! Słowo! Ha, ha! Jestem pierwsza! Spadaj! Pomocy! Ojejku! Zoe, trzymaj się! Ktoś musi mnie zaholować do ostatniego celu. Sam się holuj! Ja pomogę Zoe! Świetnie! No to pomoże mi ktoś inny! Hej, ziom! Widziałeś Annę Marię? Tak! Jak mnie zaholujesz, to ci pokażę. Się robi, brachu. Dziwne. Przysięgłabym, że czuję coś jakby... testosteron! Nie! A masz, trenerze! Siwa! Nie! Wytrzymam! To jest niemożliwe. Super! Wierzchołek to temu! Dzięki, Zoe! Nie mam czasu! Muszę walnąć Majka albo Vito! Albo jak mu dam na imię! Vito! O nie! Muszę ją powstrzymać! Byłem tak zajęty, że zapomniałem o Majku! Dbanie o kumpli jest trudne! Zwycięzcą wyzwania podprowadź szefowi autko jest... Gdzie oni się podzieli? Pędzę do ostatniego miejsca! Tego, które dodałeś! Jakie znów ostatnie miejsce? Mount Crismore? Duncan! Ten Duncan to wredny gość! Jedź! Musimy zakończyć to wyzwanie! Na pewno nie okażę mu litości! Ciekawe, że z Duncanem jeszcze będzie. No to jesteśmy. Gdzie ten klub? Tutaj! Mike, z nami koniec! Choć właściwie się nie zaczęło, ty... Mike! Zoe? Gdzie jestem? Hej ty, jesteśmy w twojej głowie. W podświadomości, barani łbie! Już czas pokazać ci, kto tutaj rządzi. Ten kurdupę działa odstraszająco na babeczki. No, to jest chyba jakaś nowa. O wiele za długo narzucacie mi swoją wolę. Już czas na rewanż. Walczy ze swoimi osobowościami o kontrolę! Tak, wiem, zaraz będę patrzył. Z jakimi osobowościami? I po co ja tyle gadam? Słyszysz mnie, Mike? Dosyć tego! Ja tutaj rządzę i ani słowa! No! I to rozumiem. Zobaczmy. Odtąd ten mózg ma nowego kierownika. Mnie! Okej. Dobra, czekajcie. Mózg ma nowego kierownika. No tak, no Ezekiel prawdopodobnie. I co rozumiem? Odtąd ten mózg ma nowego kierownika. No prawdopodobnie jest to Ezekiel, chociaż taki. Nie, zaraz. Zaraz. To nie może być Ezekiel, to jest tylko w głowie. To jest on! To jest jakaś osobowość Majka albo coś. Tak mi się wydaje. No nie wiem, Ezekiel to nie mógł ktoś wrócić z jego umyśle. Czyli... W sumie nie wiem, o co z tym chodzi tak na dobrą sprawę. To ma być teaser następnego sezonu. Czyli że co, że Mike będzie jakiś porąbany? Że jakaś osobowość Majka kolejna będzie, nie wiem, głównym złym piątego sezonu, czy jak? A nie wiem, zobaczymy. Da! Mnie! Wszystko dobrze? Lepiej niż dobrze! Wygrałem! Nie wiem, jak to się stało, ale gdzieś w mózgu usłyszałem krzyk Zoe. A myśl o utracie szansy na zdobycie najfajniejszej dziewczyny na świecie trochę... mnie wkurzyła. Posłuchaj, Zoe! To ja Paweł II był? Okej, okay, rozumiem. To nie aktorstwo, ja... W sumie to ma sens, że chyba jego rocznica, prawda? Więc pojawił się tutaj. Jan Paweł II będzie... No tak, ma to sens. Mam osobowość wieloraką. Tak, wiem już. Cameron mi powiedział. Sorki! Sam powinienem to zrobić, ale bałem się, że weźmiesz mnie za dziwadło. Ten prawdziwy ja naprawdę cię lubi. Bardzo.
Bez obaw. Lubię ekscentryków. A ty jesteś najbardziej odlotowy ze wszystkich. Będę miała wielu Majków do kochania. Ostatni punkt dla Scottmeistera. Lightning dzisiaj wygra! No proszę. Piekło kobiet. Moja piękna 15-metrowa betonowa twarz! Musiałeś zatrzymać się w przydrożnym barze? Chris, wiem na kogo oddam głos. Joe musi wylecieć! Nie, ty nie masz głosu. Co? Nabraliście się na oczywisty numer Duncana. Wybacz, brachu, ale to nie ja! No jednak Duncan wrócił. Moja sprawka! Nie, jakiś śmiech. Prawdziwym ostatnim... Okej. Scott raczej nie odpadnie, w sensie nie, raczej nie powie Chris drugi raz pod rząd, że Scott wylatuje, bo to by było bez sensu trochę. Jak na kreskówkę oczywiście. Możliwe, że Mike wyleci, bo tak jakby, tak nie wiem, jego fabuła się już... Wątek. Jego wątek się tak domknął, bo Zoe już wie, że ma osobowość wielorakową. Więc albo to już jest koniec tej postaci, albo teraz będzie właśnie lepiej. Lightning jest według mnie debilem, ale jest śmiesznym debilem, więc chyba zostanie. Mi się wydaje, że albo poleci gorsza Ewa, albo poleci mały Bambi, tak mi się wydaje. Zoe raczej jeszcze zostanie, bo jest fanserwisem, tak mi się wydaje. Ostatnim celem był oczywiście Totem. No więc zobaczymy. Nietykalność i prawo głosu otrzymuje osoba, która pierwsza ukończyła wyzwanie. Scott! Tak! No to tak jak mówię. Scott, mówiłem. Zdecyduj, kogo wyeliminujesz. O! Wskaż Lightninga! Nie! Zagłosuj na Joe! To podły szczur! No to Scott może Majka w takim razie wywalić. Albo małego Bambiego, no zobaczymy. Ale może Majka. Ene duelike płot? Kogo dziś wywali Scott? To Mike! Mówiłem. Dzięki za docholowanie do mówiłem, wygranej. Mówiłem, Mike? Wielorakom, sorry, nie wielorakową, przepraszam. Proszę. Cóż, Mike, miło było cię poznać. Całą czwórkę. Wielorakom. Piątkę. Trudno się was doliczyć. O, a właśnie zaczynaliśmy się lepiej poznawać. Mam coś, co będzie ci o mnie przypominać. O, jaki piękny. Szkoda, że nie mamy więcej czasu. No, ale czas na pożegnalne buzi się znajdzie. No i chyba nie. Tak, dokładnie. Albo nie. Kogo katapultuje następnym razem? Ten czat jest wielorakowy. Bardzo upokorzę naszych zawodników? Gdzie stanie kolejny monumentalny pomnik Chrisa? Koniecznie oglądajcie totalną porażkę Zemstę Wyspy. Jest scena po napisach? Czy coś? Nie ma. Dobra, do